Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj chciałbym ci opowiedzieć o tym, o czym nie mówią producenci sprzętu, producenci obiektywów. A tym zagadnieniem jest wykres MTF, czyli wykres, który mówi nam o ostrości obiektywu, o jego generalnie jakości. Jak ten wykres jest przedstawiany i jak on mniej więcej wygląda? No, mamy sobie taki prostokąt. Tutaj mamy odległość od środka, czyli jak mamy sobie tutaj obiektyw, to będzie to po prostu odległość od tutaj od środka do krawędzi obiektywu. Natomiast tutaj można ogólnie powiedzieć, że to jest jakość, niech to będzie ostrość, czy rozdzielczość, niech będzie rozdzielczość powiedzmy. No i wiadomym jest, że na środku będzie jakość najlepsza, a później będzie jakoś tam spadać. Tutaj będzie krawędź obiektywu, a tu będzie środek obiektywu. W ten sposób jest podawany wykres MTF. Pokazuję ci to w sposób uproszczony i schematyczny. Tu jest troszeczkę więcej parametrów i troszeczkę inaczej one wyglądają, ale generalnie właśnie o to chodzi. Odległość od środka i rozdzielczość. Im dalej od środka obiektywu, w kierunku brzegu, no to tym jakość będzie oczywiście mniejsza, jakość będzie, rozdzielczość jego będzie spadać. Tak powinien wyglądać wykres, gdy testujemy jeden obiektyw. A jak naprawdę powinna być przeprowadzana procedura badania tych MTF-ów? Otóż weźmy sobie w takim może też jakimś uproszczeniu, podajmy. Mamy oczywiście tutaj tę odległość, tak samo, a tutaj mamy tę rozdzielczość. I teraz bierzemy pierwszy obiektyw i testujemy. To będzie oczywiście w powiększeniu. I po prostu maszyna bada, jakie są jego zależności, w zależności od odległości, jaka jest jego rozdzielczość. No i tutaj po kolei podaje punkty, tak? Podaje punkty. I ten obiektyw wypadł w ten sposób. I teraz powiększając tę skalę, bo na pewno nie będzie to w tej skali, bierzemy drugi obiektyw, no i drugi obiektyw, jego wykres wygląda tak. Bierzemy trzeci obiektyw, jego wykres będzie wyglądał w ten sposób. Bierzemy czwarty obiektyw i jego wykres będzie wyglądał w ten sposób. Piąty obiektyw w ten sposób. Szósty obiektyw w ten sposób. I w ten sposób uzyskujemy pewne maksymalne możliwości serii obiektywów i minimalne możliwości. Prawda? Poruszamy się w tym oto zakresie. To oczywiście nie musi być tutaj proporcjonalnie. Ta odległość nie musi być proporcjonalna. Ona może gdzieś tutaj nam się w różny sposób kształtować. I teraz producent powinien wyznaczyć tutaj średnią, czyli wyznaczy jakiś tutaj środek po prostu. I to będzie właśnie ten wykres, czyli to będzie ten wykres. O, ten na czerwono, proszę bardzo. Ale dodatkowo mamy tutaj pewien rozrzut. Wiadomo, że obiektywy produkowane są za pomocą różnych urządzeń, na końcu są jakoś szlifowane w odpowiedni sposób. W każdym razie są wykonane narzędziami, które mają skończoną dokładność. Ta dokładność nie jest idealna, nie jest wzorcowa i każdy obiektyw ma różną jakość. O tym na pewno wiesz. Można to pokazać w ten sposób, w taki bardzo obrazowy sposób. Niech to będzie nasz obiektyw, prawda? A to jest narzędzie, które będzie po prostu obrabiało ten obiektyw. Na początku to będzie maszyna, która wykroi z jakiejś większej części soczewki, później to będzie szlifowanie, a później na końcu będzie to polerowanie. Każde z tych urządzeń, każda z tych maszyn, która wykonuje obróbkę, ma skończoną dokładność. No i po prostu mamy o coś takiego, prawda? Ono, ta maszyna sobie robi takie rzeczy, o. O, powiedzmy, że to będzie nasz obiektyw, połówka naszego obiektywu. Ale teraz, gdy odłożymy to na chwilę i przyjrzymy się temu, co zostało, bo to najłatwiej jest tutaj zobaczyć, to zwróć uwagę, że w tym miejscu, no, tutaj zostało mniej zdjęte, można powiedzieć, z tej powierzchni. Natomiast tutaj ta warstwa jest bardzo, bardzo gruba. I obojętnie, jaki weźmiemy kawałek, tak to będzie mniej więcej wyglądało w powiększeniu. Tak więc ta powierzchnia jest nieidealna, nieidentyczna dla wszystkich obiektywów, tylko jest różna. I mamy różne urządzenia, które dokonują obróbki
i te błędy mogą się dodawać, mogą się odejmować, mogą się znosić. Może być przenajróżniejsza tutaj tolerancja wykonania. Tak więc, kiedy mamy serię obiektywów i kiedy przetestujemy obiektywy właśnie w ten sposób, wyznaczymy średnią, to należałoby jeszcze podać tę wartość właśnie, czyli co możemy zyskać, czyli to będzie plus, a co możemy stracić, kupując ten obiektyw, w sensie takim, że o ile może być jego większa rozdzielczość, ile mniejsza od tej wartości średniej. Czyli jest to standardowe takie przedstawienie wyników. Jeżeli mamy jakąś serię produktów, no to wiadomo, że będzie jakaś średnia jego jakość, jakiś parametr, obojętnie czy to będą jakieś wymiary, powiedzmy. Zawsze produkty produkowane czy półprodukty mają określoną tolerancję. I to jest standard w technice, to jest standard w metrologii, czyli nauce zajmującej się pomiarami. Natomiast tego tutaj nie ma, po prostu jest to marketingowy chwyt i nie mamy w każdym razie podanej średniej. Czyli dla tej wartości powinna być podana wartość 0,7 plus, no nie wiem teraz ile może być, 0,07 minus 0,06. O. I dla tej wartości, czy dla tej odległości, powiedzmy jakiejś tam, powiedzmy, to niech to będzie ta odległość w tym miejscu, dla tej odległości mamy taki parametr, prawda? No łatwiej to jest zestawić w postaci wykresu i każdy sobie może tutaj odczytać. Można to podawać w tabelach. Jeżeli to jest jeden konkretny produkt, jeżeli powiedzmy będzie to jakiś skończony, określony podzespół, no to można podać jego wymiar i średni wymiar, prawda? I plus minus odchyłkę, czyli tutaj plus minus odchyłkę jego długości, załóżmy, prawda? Natomiast tych wyników jest tutaj dużo, więc łatwiej to zrobić w postaci wykresu. I każdy sobie odczyta, jaka powinna być wartość. Czyli nie tak, nie w ten sposób, ponieważ nie wiemy, jaka jest tolerancja, jaka jest odchyłka tego obiektywu. Możemy trafić na gorszy model, możemy trafić na lepszy model, ale to powinno być, tak mi się wydaje, określone. Natomiast my tak naprawdę nie wiemy, co oznacza ten wykres. Co oznacza ten wykres podawany przez producenta? Czy to jest średnia? Czy to jest ta wartość, jakaś średnia, którą oni obliczyli? A może jest to najlepszy obiektyw i najlepsze warunki pomiarowe i może to jest ta wartość, jest to najwyższa wartość, którą udało się uzyskać. I tego niestety nie wiemy. Wiecie, jak to jest w przemyśle samochodowym, jak to jest w samochodach. Podaje się pewne zużycie paliwa, prawda? Zużywa na przykład 8 litrów w jakimś tam cyklu, prawda? I teraz każdy użytkownik samochodu, każdy kierowca nie wierzy w to, bo po prostu są to warunki nierealne. Natomiast inaczej jest w przypadku obiektywów. Patrzymy na te wykresy MTF, tak jak tutaj jest na przykład wykres MTF Nikona, Nikora 50 mm 1.8D. I patrzymy to jak w święty obrazek i wszystko wierzymy, co tu jest napisane. A tak naprawdę nie wiemy, co producent nam podał. Zadałem pytanie czołowym producentom, najważniejszym producentom sprzętu. No właśnie dokładnie to, o czym mówię, czyli odchyłki standardowej czy tolerancji obiektywów. Próba kontaktu z firmą Sony skończyła się fiaskiem. Nie otrzymałem odpowiedzi, pomimo wielokrotnych prób. Jeżeli chodzi o Canon, no to jeszcze szukają osoby, która by znalazła czas i odpowiedziałaby na to pytanie. Te dwie firmy mają jakieś, powiedzmy, działy public relations, czy działy kontaktu z prasą. Jeżeli chodzi o Olympusa, i tutaj była najszybsza odpowiedź, także dziękuję firmie Olympus. No i otrzymałem taką informację. Niestety te dane są utajnione i nie będą udostępnione. Jeżeli chodzi o Nikona, Nikon troszeczkę później odpowiedział, ale otrzymałem odpowiedź. Niestety nie mogę udostępnić tego typu danych, są to informacje techniczne firmy Nikon. Także firmy nie chcą podawać
tych parametrów, ponieważ mogłoby się okazać, że obiektywy, które produkują, mają dużą tolerancję wykonania. Być może pamiętacie, jak to było w przypadku radzieckich aparatów czy obiektywów. Tam, gdy trafiło się na dobry model, dobry egzemplarz, no to mieliśmy naprawdę super sprzęt. Natomiast gdy trafiliśmy na beznadziejny, no to zacinała nam się migawka, prawda? Obraz był byle jaki, był nieostry i to wszystko zależało właśnie od egzemplarza. I tamten rozrzut, ta właśnie odchyłka standardowa, czy ta tolerancja wykonania była bardzo, bardzo duża. Natomiast nie wiemy, jaka ta tolerancja jest w przypadku produkowanych obiektywów. Gdybyśmy wiedzieli, że rozrzut ostrości w Nikonie mamy jakiś tam, prawda? A w Sony, czy w Canonie, czy w innych aparatach mamy jakiś tam, w obiektywach dokładnie, to byśmy mieli porównanie, z jaką dokładnością produkują obiektywy te firmy. No i bardzo często zdarza się tak, że idziemy do sklepu, kupujemy jakiś obiektyw i on po zakupie, po przetestowaniu okazuje się, że on jest zupełnie beznadziejny, zupełnie no, słabo rysuje, słabo ostrzy, po prostu jego parametry są bardzo złe. I ja również trafiłem na taką sytuację i dokładnie ten obiektyw, z którego nagrywam ten materiał, jest takim przykładem. Ponieważ pierwszy obiektyw, który chciałem kupić, a była to i jest w zasadzie to Tokina 16 28 mm ze światłem 2,8, obiektyw no, wyższej klasy, nie taki zupełnie tani, i co tam się okazało, po prostu tam był jakiś farfocel w środku, także taki obiektyw nie będzie miał takiego wykresu, prawda? No, nie będzie miał takiego wykresu, tylko będzie miał jakiś tam, powiedzmy, taki wykres, tu gdzie ten farfocel był, a nie był to po prostu jakiś pyłek, był to farfocel grubości, nie wiem, wielkości, nie wiem, powiedzmy milimetra czy dwóch milimetrów, po prostu było to bardzo, bardzo widoczne. Także w tym miejscu, gdzie ten farfocel był, to po prostu będzie tam spadek ostrości, to jest pewne. Także nie tylko jakby producenci nie podają tej odchyłki standardowej, ale również produkują no, kiepskie obiektywy. I to, co jest tutaj, i te wykresy MTF, to po prostu jest mydlenie oczu. Nie wiemy tak naprawdę, jaka jest kontrola jakości. Nie mówimy tutaj nawet o tej odchyłce standardowej, ale mówimy tu w ogóle o kontroli jakości. Chciałbym cię zaprosić do testu. Jeśli jesteś z okolic Trójmiasta, to zapraszam ciebie do przetestowania. Chciałbym sprawdzić obiektyw, a tym obiektywem będzie właśnie ten Nikkor 50 mm ze światłem 1.8D. O, to jest dokładnie ten obiektyw. Jeśli posiadasz ten dokładnie obiektyw, to skontaktuj się ze mną, zrobimy taki test sprawdzający właśnie, jaka ta odchyłka jest. Czyli chciałbym, żebyśmy się zebrali w studio, żebyśmy 3, 4, maksymalnie 5 osób z 5 obiektywami po prostu przetestowali to, podpięli ten obiektyw do aparatu i zrobili własny test określający, jakie te różnice są. Czy te różnice są duże, czy małe? Czy ta odchyłka jest na tyle mała, że można ją pominąć? Czy rozrzut jest bardzo, bardzo duży? To sprawdzimy właśnie sobie w tym teście i dobrze, gdybyś był tą osobą, która ma nowy obiektyw, wtedy byśmy wyeliminowali na przykład jakiś kurz, jakieś zanieczyszczenia, które są już w używanych obiektywach, które już mają jakiś wiek. Także jeszcze raz, jeżeli masz ten dokładnie obiektyw, sprawdzimy, czy rozrzut między poszczególnymi egzemplarzami jest zauważalny i jaki on jest. Postaramy się zrobić takie warunki pomiarowe, żeby określić, ile to konkretnie jest w procentach. Czyli będziemy sobie tutaj wyznaczać tę właśnie odchyłkę plus minus. No i na koniec taka uwaga, że również firmy, które testują obiektywy, robią porównania, jeżeli chodzi o ostrość, również testują tylko jeden obiektyw, ale to jest temat na kolejny materiał wideo, na kolejną akcję. A tymczasem, jeżeli ten materiał Ci się podoba, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, będziesz co tydzień otrzymywać informacje, nowości z tej strony i oczywiście do polubienia
i udostępniania tej strony, bo jak widzisz, nie ma tutaj żadnych reklam, także najlepszą zapłatą dla mnie jest właśnie udostępnienie tego serwisu, udostępnienie poszczególnych artykułów, poszczególnych materiałów, ale również całej strony. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem.